Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji i tym razem mamy na tapecie paczę z numerem 0.11.0 i tutaj wchodzą w końcu nowe okręty, panazjatyckie krążowniki i o nich sobie troszeczkę opowiemy oraz o tym co tam więcej się w tym paczu znajduje. Więc tak, w skrócie, wczesny dostęp do krążowników wschodnioazjatyckich, bitwy asymetrycznej, superokręt do wypożyczenia na bitwy losowe oraz dwie potyczki, ale to zaraz rozejrzymy się na tym dokładniej. Czym będą się charakteryzowały panazjatyckie krążowniki? To są okręty lekkie, szybkostrzelne, posiadające krótki dymek. Tu mamy Atlantę, widzicie, na siódmym tierze. Na dziesiątym tierze mamy Austina. Także, no myślę, że dla mnie to będzie fajna linia. Bardzo lubię lekkie krążowniki, więc myślę, że się odnajdę. Oczywiście nie będzie pewnie prosta ze względu na małą przeżywalność, no ale nie każdy lubi takie okręty. Czym to się będzie charakteryzowało? Wyposażone będą wszystkie wytwornice dymu o skróconym czasie przeładowania. Pytanie jeszcze, czy ta wytwornica będzie standardowa. Chyba standardowa, bo powiedziałem Wam przed chwilą, że ta skrócona, ale o skróconym czasie przeładowania to miałem na myśli. Ale to będzie chyba zwykły dym, tam około 100 sekund na dziesiątce będzie się trzymał z tego co pamiętam. Krążowniki od tieru 6 i zwyż będą mogły się pochwalić sprzętem obrona przeciwlotnicza. Od 7 włącznie korzystać będą mogły z przyspieszenia ładowania torped. No i standardowo 9 i 10 będą miały grupę naprawczą. Razem z wejściem nowej linii pojawia się nowe, e, nowy zasób, czy tam żetony. Tym razem żetony wschodnioazjatyckie będzie mogli wymieniać na kamuflaże i okręty we wczesnym dostępie. Od tierów 6 do 8 także dużo do grindowania nie zostanie, jeżeli dobijecie do 8. Dziesiątkę będzie można kupić zadublony po tym, jak zdobędziecie już wszystkie kolejne dostępne zestawy, za żetony i y, dziewiątka w zestawach losowych, zadublony. Także no, ponownie y, losowanko oraz aktualizacja smoczego portu. I już mamy informację, że y, dwa pacze i okręty będą dostępne dla, do zbadania dla wszystkich. Bitwy asymetryczne. Idealne miejsce do grindowania wszelkiej maści okrętów. Będą tutaj brały udział okręty od 7 do 10 poziomu, 7 oraz 8 w drużynie od 9 do 12 i 9 dziesiątki w drużynie od 6 do 8. I takie starcia będą sobie tam toczone na mapach. I widzicie, że mamy już kolejny żeton. Teraz żeton bitewny i będzie to można... Y co by tu aha no czyli zapobieganie po prostu grania cały czas wysokimi tierami gracie niższymi dostajecie żetony żeby móc wejść do, do bitwy wyższymi tierami przy czym no ja mam do grindowania ósemki, mam też dziewiątki także w sam raz tu już przestaje być ciekawie, bo szanowni Państwo, Wargaming w swojej wspaniałomyślności stwierdził, że e, ludzie chcą tier 11 i zostanie ten tier 11 nam wypchnięty podobnie jak i okręty podwodne i rework lotniskowców kolanem prosto w pysk. I Tym razem okręty, czy znaczy super okręty zostaną wprowadzone na bitwy randomowe, podkreślam, bitwy randomowe. W związku z czym tym bardziej atrakcyjność dla mnie zyskuje właśnie ten, e, te bitwy asymetryczne, bo nie będę musiał z tym dziadostwem grać. Chociaż to są jeszcze okręty konwencjonalne, z którymi można tradycyjnie walczyć. Z podwodniakami, czy jest troszeczkę gorzej, i również będą tutaj pewnie dostępne za żetony. Więc 12 na 12 ma randomik i oni muszą przetestować, bo ogólnie twierdzą, że jest zajebiście, nie? bo są takie okręty potrzebne. No i pewnie większość tych okrętów znaczy, przepraszam, większość drzewek dostanie swój super okręt. Bo w tym momencie mamy dostępne raz, 2, 3, 4. 5-6 i już mamy zapowiedziane dwa super lotniskowce, amerykański i brytyjski. Zmiany wiemy, także tutaj mamy specyfikację inną, troszeczkę tych torped. Gwiazda Dywizjonu, czyli zagranie z ludźmi ze swojego klanu, będziemy zdobywać nagrody. Trochę węgla, trochę kredytów. No, można sobie tam czasem pyknąć. Tutaj jest ogólnie przycisk, który wam daje jeden dzień konta premium, także warto sobie tutaj wejść i kliknąć. Ja sobie kliknąłem. Dni premium mam chyba z 800, także nie jest to jakaś tam. Szał. Yy, wynik testu publicznego aktualizacji wykazał, że planowane przez nas zmiany nie wprowadzą do żadnych rezultatów. O, o, a nie prowadzą do pożądanych rezultatów. Aha. Z tego powodu postanowiliśmy czasowo zawiesić. Jest kurwa jest. Postanowiliśmy czasowo zawiesić testowanie okrętów podwodnych na serwerze głównym. O Jezu, jaka szkoda. Byśmy mogli przygotować dalsze zmiany. Czyli teraz okręty podwodne są zrobione chujowo. I trzeba im dopieprzyć takiego buffa, że wszyscy będą chcieli nimi grać, i wtedy będzie można ogłosić sukces, bo klasa jest zajebista, ludzie chcą tym grać. Także widzicie, jak się tutaj rozwiązuje takie problemy. Ale od wersji 011.0 do 11.2 okręty podwodne nie będą dostępne na serwerze głównym. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dwa miesiące spokoju od tego kurestwa, no ale wchodzą znowu nam okręty, super okręty. Ale to już jest inna bajka, bo z tym można walczyć. Potyczki. 3 na 3 na 5, pierwsza potyczka, a druga potyczka to będzie 2 na 2 na 7, nagrody standardowo. Trochę węgla, trochę kredytów, trochę free expa i sygnały zmiany w samolotach. Mm, mm, mm. Przyznam szczerze, że ja lotnikiem nie jestem niezbyt zaawansowany, także niewiele mi to mówi, co się tutaj pozmieniało. Ale zbrojownia, tutaj warto zajrzeć, gdyż, szanowni państwo, wchodzi nam kolejny stalowy okręt, i jest to Incomparable, czyli brytyjski krążownik liniowy wyposażony w 6 dział kalibru 508 mm. Jako takiej Sigmie, w miarę przeładowaniu i dobrym kamuflażu. Nie mamy tutaj za bardzo pancerza, ale mamy za to naprawkę taką, jaką mam na Konkweroze. Mamy tutaj dobre kamach, już wspomniałem, które wydaje mi się, że w mecie okrętów podwodnych, lotniskowców i DEDEKów, to nie jest zbytnio dobry aspekt, na który można tak sobie w miarę powtarzalnie polegać. Czasem trafi się bitwa, w której będziemy spotowani non stop i no, ciężko będzie ten okręt wykorzystać. Mimo, że to jest kaliber 508 to tych dział jest tylko 6 i wiemy, co się dzieje na Shikishimie, która ma również 6 dział. I ma jedną z najwyższych, najwyższą sigmę, przepraszam, w grze, razem z Yamato. 2 i 1, tu mamy chyba 1,9, o ile pamiętam. Także no, już będzie troszeczkę trudniej trafiać. I będzie dostępny ten okręt za 31 tysięcy jednostek stali. Ja osobiście bardzo mocno się wahał nad zakupem tego okrętu, właśnie ze względu na tą ilość tej artylerii. I tak, co dalej? Kamuflaż na plimufa. To jest mało atrakcyjna rzecz. Zmiany w kontenerach to też kosmetyka, ale co ważne, no to to kosmetyka też warca, standard, przepraszam, alternatywny schemat kolorów dla kamuflaży stałych okrętów premium i zmiany w drzewku niemieckich pancerników. Za Kurfursta wchodzi Prusen i za Habarowska wchodzi Delny, razem z wejściem aktualizacji 0.11.1, czyli w następnym patchu będziemy mieli już te okręty zmienione. Dobrze, że o tym mówią teraz, bo można sobie tam dogrindować, kto tam zostawił to w trakcie. I widzicie, że tutaj macie opisane wszystko szczegółowo, ile będzie można na tym zarobić. Jeżeli gracz posiada w porcie, to otrzyma połowę ich wartości w kredytach. Kurfurs to jest 10 milionów, dostaniemy, a za Habarowska dostaniemy 9400. Do testów dla ceceków i innych pomocników wchodzą włoskie niszczyciele oraz Atlantico. No i pozostałe zmiany, czy jest tutaj coś na czym warto by się skupić? Zwiększono szybkość działania filtra okrętu w porcie, no to faktycznie. Hmm. Chyba tutaj niewiele jest do skupienia się. Także no, wczesny dostęp do krążowników panazjatyckich, nowy okręt za stal. Przypominam, że niedługo za węgiel wejdzie nam jeszcze Forest Sherman, czyli niszczyciel tieru 10 amerykański. To jest dla mnie punkt obowiązkowy, ja sobie go kupię na pewno. A tutaj pozostawiam Wam do o zastanowienia ten Incomparable, czy to warto brać, czy nie i będziemy na ten temat dyskutować sobie w komentarzach. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.